Hejka, ja jestem Mary i dziś zapraszam Was na unboxing kalendarza adwentowego od Sephory, Sephora Favorites. To jest kalendarz, na który czekałam, na ten moment można go było kupić tylko w aplikacji, jest wyprzedany, ale spokojnie, na pewno wróci normalnie na stronę. Rok temu było podobnie, cena to 675 zł. Zrobię Wam wszystkie swatche kosmetyków, będzie też rozdanko, także ja już nie przedłużam. Pamiętajcie oczywiście o łapeczce w górę, subskrypcji, serduszku w komentarzu. I otwieramy! Także otwieramy kalendarz, otwieramy pudełko. Ogólnie podoba mi się to, jak to wygląda, więc to też jest plus, co prawda jeszcze fajniej by było może, gdyby to opakowanie było czerwone. I jedynkę mamy tutaj. Mamy ewidentnie tutaj pudełka, które są ułożone warstwowo, także zobaczymy. O! Pierwsze pudełko i już takie bardzo, bardzo ciężkie. Więc zobaczmy, co tu się kryje. Okej. Tutaj mamy pełnowymiarowy produkt, on jest normalnie dostępny na Sephorze. Jest to nawilżający tonik do twarzy marki Bioma. Mamy tutaj 75 ml, jest on dostępny normalnie na Sephorze i kosztuje 75 zł. Taniej nigdzie w internecie nie znalazłam. Numer 2 mamy obok i tutaj coś płaskiego. I cóż to jest? To jest paletka, moi drodzy, Tarte, więc to są cienie do powiek. Zobaczmy, jak wyglądają w środku. Już Wam zrobię też swatche. No i paletka wygląda tak. Czarna, więc troszeczkę prześwietla. A mamy tutaj też lusterko. No i właśnie te cienie. Cienie prezentują się w ten sposób. Mat, mat, mat i tu trzy błyski. A swatche wyglądają w ten sposób. To tylko jedno dotknięcie palcem. Niesamowicie miękkie pod palcami są te cienie, więc bardzo przyjemna formuła. Jestem zadowolona. Zobaczymy, jak będzie to wypadało na oku. Film z testem tych kosmetyków też niedługo będzie. Tej paletki nie mogłam znaleźć, ale mamy tutaj 6 cieni. W związku z czym duże palety, gdzie mamy tych cieni 12, kosztują 225 zł. Także myślę, że możemy uznać, że ta paleta jest warta około 112 zł i 50 groszy. Numer 3 jest tutaj i zobaczmy, co jest w środku. O, też ciężkie. Powiem Wam, że te... O, i to jest coś, co znam. To jest Olaplex numer 3. Używam. Jest to taki produkt, który nakładamy na włosy. Idealny do włosów farbowanych, do włosów zniszczonych. Duży plus za to, że mamy tutaj 100 ml. To jest normalnie do kupienia. A zazwyczaj w tych kalendarzach była 30. Taka miniaturka, która właśnie nie była do kupienia, a to normalnie w sprzedaży jest. Na stronie Sephory taka setka kosztuje 145 zł. Ja natomiast w internecie najtaniej znalazłam za 80 zł. Czwórka kryje się tu i tu już coś mniejszego mamy. A jest to, o, jest to, słuchajcie, bronzer. Kremowy bronzer w sticku marki Milk. I tutaj mamy 5,7 g. Jest to określone jako format podróżny, natomiast nigdzie nie mogę znaleźć większego opakowania, nawet na stronie Milka. Także wydaje mi się, że to jest po prostu pełnowymiarowy produkt. No i zobaczmy, czy tutaj mamy coś nałożone jeszcze. Troszkę zepsułam ten produkt, bo tutaj jeszcze jest taka nakładka na nim. Ale już Wam robię swatch. No i wygląda on w ten sposób i jest to, moi drodzy, odcień, który nazywa się Baked. Jest to kremowy bronzer, dlatego też nakładamy go na mokry podkład. No i jeżeli chodzi o jego cenę, to jest to na Sephorze 125 zł, bo można go normalnie właśnie tam kupić. Na stronie Milka znalazłam go troszeczkę taniej, czyli 24 dolary, co daje nam w przeliczeniu 92 zł i 82 grosze. Piątkę mamy tutaj i też zapowiada się dosyć duże okienko, więc co to jest? O! I tutaj mamy coś z Sephora Collection i z tego, co widzę, jest to krem do twarzy. Krem, który ma być nawilżający i dawać takie też glow, także będzie to wykończenie takie świecące na twarzy. Mamy tutaj kwas hialuronowy, no i jest to pojemność 50 ml. Jest to produkt pełnowymiarowy, który na stronie Sephory kosztuje 75 zł. No i że jest to marka własna Sephory, no to tam jest też tylko dostępny. Numer 6 jest tutaj i mamy w nim Ilia. Jest to produkt w sticku, z tego, co widzę. Tak, zobaczcie. Tak to wygląda. Odcień to Tenderly, coś takiego. No i zobaczmy, jak wygląda słoczyk. Czy tutaj mamy jakieś zabezpieczenie? Nie, tutaj już nie widzę. No i jeśli chodzi o pigment, to nie jest on zbyt intensywny. Mamy tutaj 4,5 g produktu. A jest to pełnowymiarowy produkt. Jest to wielofunkcyjny sztyft.
który ma 4,5 grama i na stronie Sephory kosztuje 199 zł. Najtaniej w internecie znalazłam go za 166 zł i 64 grosze w tym momencie. Skoro jest to wielofunkcyjny stick, to myślę, że w tym odcieniu spokojnie można go nałożyć na usta, a także na policzki w formie różu, być może też na oczy, ale nie wiem, bo to jest chyba taka troszeczkę bardziej tłusta formuła, także raczej szłabym w stronę ust, no i policzków jako kremowy róż. Numer 7 jest tutaj i to jest coś lekkiego, choć samo opakowanie jest spore. O, dobra, to już wiem. To są spinki do włosów marki Invisibable. Ładne, takie brokatowe, więc gdzieś tam na ten sezon sylwestrowo-świąteczny są fajne po prostu. No i jeżeli chodzi o te spinki, są normalnie dostępne w Sephorze za 45 zł. No i w internecie też znalazłam je za 45 zł, także jest to pełnowymiarowy produkt. Zobaczmy, czy da się zdjąć. O, tutaj jest ona po prostu przytwierdzona, ta spinka. No ale tak wygląda. Tył jest złoty. Czas na ósemkę. I zobaczmy, co to jest. O! Jest to taki spray do włosów, marka to Wow, kolor Wow. Bardzo się odbija tutaj wszystko, bo to takie opakowanie lusterko. Dream Coat Supernatural Spray, okej. Okay. Czyli jest to taki spray do włosów, zaraz zobaczymy. Tutaj mamy napisane, że poprawia teksturę włosów. Też ma nam włosy chronić przed wilgocią. Moje włosy tak mają, że jeżeli na przykład na dworze pada, no to one się puszą. Gdzieś tam jak złapią wilgoć, no to niestety tak mają. A ten spray to format podróżny, 50 ml. Na stronie Sephory 200 ml tego produktu kosztuje 149 zł, więc w przeliczeniu koszt tej 50 wynosiłby 37 zł i 25 groszy. Natomiast najtaniej 200 ml tego kosmetyku znalazłam za 106 zł i 40 groszy. Wtedy cena wynosiłaby za tego maluszka 26 zł i 60 groszy. Dziewiątka taka dosyć płaska. Cóż się tutaj kryje? Jakaś kredka? Tak. Mamy tutaj kredkę marki Makeup Forever Artist Color Pencil i mamy tutaj odcień numer 600. Jak widzicie, jest ona cała zafoliowana. A swatch tej kredki wygląda w ten sposób. Jest ona określona jako uniwersalna kredka Makeup Forever i jest to pełnowymiarowy produkt. Koszt to 125 zł. No, to jest taki kolor, który dla mnie jest głównie konturówką, czy też właśnie pomadką na całe usta. No, jest to brąz, więc gdzieś tam można by się było pokusić też o może wypełnienie brwi, chociaż no, jest to zbyt ciepły według mnie kolor, przynajmniej dla mnie. Ale na przykład do zrobienia kreski na oku też by było ok. Dziesiąteczka. Ciężka. Nawet bardzo ciężka. Okej, już widzę, co to jest. Jest to, moi drodzy, Peeling Rituals do ciała. Jest to zapach Ritual of Sakura. Tutaj widzimy, że Cherry Blossom, czyli będzie wiśniowo pachniał, właściwie kwiat wiśni. I jest to peeling cukrowy, dlatego że mamy tutaj napisane sugar. I jeżeli chodzi o pojemność, no to ona wynosi, moi kochani, 125 gramów. Jeżeli chodzi o takie peelingi, no to one są dostępne i na Sephorze, i też na różnych stronach tam, gdzie właśnie Rituals dostępny jest. Jeżeli chodzi o cenę tego kosmetyku, no to na Sephorze taka pojemność nie jest dostępna. Jest pojemność dostępna 250 gramów i on kosztuje wtedy 75 zł. A to jest połówka, bo 125 gramów, także przeliczymy sobie na 37,50. Taniej nie znalazłam. Co znajdziemy w jedenastce? Coś ciężkiego również. Perfumy! Jest to Kajali. Ja ostatnio kupiłam sobie też taką miniaturkę, jest to 10 ml. Tamten zapach to pistacjowy, a tutaj mamy zapach 28 vanilla. Sprawdziłam sobie, jak pachnie, jest to taki mocny zapach, słodki zapach, ale myślę, że można go nazwać właśnie takim jesienno-zimowym. A cena takich perfum to 139 zł. Dwunastkę mamy w tym miejscu i cóż to jest? Coś małego? Okej. Okay. Jest to Make It Glow. Jest to, moi drodzy, rozświetlacz kremowy 10 ml marki Sephora. Jest to odcień 03 Sunset Shine. Widziałam, że właśnie są jeszcze dwa inne odcienie na stronie Sephory. Szkoda, że akurat trafił się ten według mnie, bo jest on najciemniejszy. Już Wam pokazuję, jak wygląda swatch. I spójrzcie, tak wygląda swatch. Mamy tutaj taki dzióbek. Jest to dosyć właśnie ciemny taki rozświetlacz. Raczej bym powiedziała na ciało, no chyba, że jesteście właśnie opaleni albo macie ciemniejszą karnację, no to wtedy można użyć spokojnie, nie będzie się wtedy odznaczał, ale powiem Wam, że jakiegoś turbo szału akurat na mnie nie robi, przynajmniej na swatchu. Kosmetyk ten, tak jak już wspomniałam, jest pełnowymiarowy. Ma 10 ml, no i koszt to 65 zł.
Czy trzynastka będzie pechowa? To się zaraz okaże. Natomiast jej nie widzę. O, tutaj jest trzynastka, więc już sprawdzamy. Też ciężka. Te pudełeczka w większości właśnie są takie ciężkie, więc to dobrze wróży. O, i mamy poczciwą Huda Beauty. Jest to pomadka matowa, płynna. I mamy odcień tutaj ten kultowy, czyli bombshell. Także super, że akurat mamy tę najciekawszą, tę najbardziej wiralową pomadkę w tym takim właśnie najbardziej poszukiwanym odcieniu. O, tak to nazwijmy. No i mamy tutaj 4,2 ml. Jest to właśnie pełnowymiarowy produkt. I koszt na stronie właśnie Sephory to 129 zł. Kopytko jest takie malutkie, a kolor wygląda tak. Jest to taki przyjemny, ciemniejszy nudziak, coś takiego. Ładnie wygląda. Zobaczymy w teście, jak będzie wyglądał na ustach, przy mojej bladej karnacji i blond włosach. Także zdecydowanie trzynastka pechowa nie była, a czternastkę mamy tutaj, tu pod spodem. Akurat jej nie zobaczycie, bo taki mamy kadr. Ale co kryje ona w środku? Malutkiego. Raban! Jest to nowa marka, która weszła do Sephory. Color Shot. Jest to cień. Jest to cień kremowy, metaliczny z tego co widzę. Odcień to Cosmic Rave 79 i mamy tutaj 4 ml produktu i to jest akurat miniatura, której nie można kupić przynajmniej na ten moment nigdzie. Swatch wygląda w ten sposób. Jakie to ma krycie. Może mogli dać inny troszeczkę odcień, bo ten jest takim dość żółtym złotem, a to nie każdemu będzie pasowało, ale sama formuła, sama jakość tego cienia, wow. Ale zobaczcie, jak damy tak minimum i rozetrzemy, to jesteśmy w stanie też uzyskać takie małe złote drobinki. I to już mi się podoba. W tej metalicznej formie niekoniecznie do mnie trafia, bo to nie mój kolor, ale w tej formie, gdzie daję właśnie tylko takie złote drobinki, no to już jako toperek będzie przeze mnie używany. A jak wypada to cenowo, to już Wam mówię. Jeśli chodzi o ten pełnowymiarowy cień, no to on ma 10 ml, czyli 115 zł wtedy trzeba za niego zapłacić. Tutaj mamy 4, więc wychodzi to plus minus 46 zł. Mam nadzieję, że 15 nie zawiedzie, bo jest ogromna, ale nawet taka ciężka. Co? O, okej. Już wiem, dlaczego jest taka ogromna. Jest to marka 111 Skin. 111 Skin. I mamy tutaj maseczkę brightening, czyli rozjaśniającą rose gold z 24-karatowym złotem, na to wychodzi, więc to jest ciekawa opcja, ale jeżeli chodzi o cenę i zestaw 5 maseczek w Sephorze kosztuje 499 zł. Wtedy taka jedna maseczka to koszt 99 zł i 80 groszy. Ale znalazłam, że na ich stronie jedną maseczkę można kupić i ona wtedy kosztuje 20 euro, co daje nam w przeliczeniu około 85 zł i 74 grosze za ten produkt. Okej, to mnie zaskoczyło, chciałam już odkładać właśnie te pudełko, ale okazało się, że jest tu jeszcze jeden produkt, także plus 10 dla Sephory, że nie tylko mieliśmy tam tę maseczkę. No ja jestem generalnie w szoku, dajcie znać, czy wy też. I tutaj mamy coś takiego, Alpha Beta Peeling. No i tutaj mamy takie saszetki, czyli dwa etapy są danego zabiegu, więc to jest taki peeling z tego co, słuchajcie, znalazłam. Mamy tutaj 5 kwasów, więc też fajnie. O, tutaj mamy coś więcej napisane, także nam wygładza tutaj skórę, ma nam minimalizować pory, czyli ten wygląd porów. I tutaj mamy 3 takie zabiegi. I z tego co znalazłam, to jest to peeling na co dzień. No na co dzień to nie, bo peelingu, słuchajcie, codziennie nie można robić, bo bariera hydrolipidowa będzie zaburzona. Ale co jakiś czas można. I generalnie na stronie Sephory znalazłam 5 sztuk za 115 zł, więc tutaj te 3 sztuki będą kosztowały około 69 zł. Szesnasteczka. Co my tu mamy? O! I jest to Moroccan Oil i jest to znowu jakiś spray. Tak. Jest to zdecydowanie spray do włosów, 50 ml. Z tego co znalazłam, jest to mgiełka przeciwpuszeniu, także coś idealnego dla moich wysokoporowatych włosów. I tutaj mamy 50 ml. I jest to format podróżny. Na Sephorze 100 ml, czyli dwa razy większy format, kosztuje 135 zł, więc w przeliczeniu na 50 ml jest to około 67 zł i 50 groszy. Ale w internecie taka 50 normalnie jest dostępna do kupienia i ona kosztuje najtaniej tam 63 zł. 17 też ciężka i o,
Brazilian Boom Boom Cream, czyli Sol de Janeiro, ten najbardziej wiralowy, najbardziej znany krem do ciała. I to jest produkt, który ma 75 ml, więc wydaje mi się, że jest to miniatura, że nie jest to ten największy format. I tak, mamy tutaj 75 ml i jest normalnie do kupienia taka 75 na Sephorze za 95 zł, a w internecie najtaniej znalazłam za 72 zł. 18 mamy tutaj i no już coraz mniej tych właśnie produktów. O, ale się cieszę. Puder od Anastazji, ten sypki. Ja bardzo chciałam go przetestować. Jest to właśnie translucent wersja, czyli przezroczysta. Także bardzo, bardzo się cieszę. I jest to format podróżny. Mamy tutaj 6 gramów, więc wcale to nie jest mało, bo często pudry na przykład w drogerii mają 5 gramów. Natomiast wersja standardowa to jest w ogóle ogromna, 25 gramów, więc to spokojnie na kilka miesięcy, jak nie nawet na rok, może niektórym starczyć. I takie 6 gramów jest normalnie do kupienia za 125 zł w Sephorze. Ale znalazłam, moi drodzy, że 25 gramów tego produktu najtaniej można kupić za 133 zł i 76 groszy w tym momencie, bo jest chyba nanotino, dokładnie ogromna jakaś promocja i wtedy za 6 gramów takiego produktu w przeliczeniu wychodzi 32 zł i 10 groszy. Przeliczam też dla ciekawostki właśnie z tej najniższej ceny, ile by to kosztowało, także jestem ciekawa. Puder utrwalający, będziemy testować. 19. Kryje w sobie. Bardzo się cieszę, bo już widzę, co to jest. Jest to, moi kochani, tusz. Tusz do rzęs Fenty Beauty. Tak, bardzo chciałam też go przetestować. I jest to Hela Tick, jakoś tak. I mamy tutaj 10 ml. I słuchajcie, jest to pełnowymiarowy kosmetyk. Normalnie jest do kupienia w tej pojemności na stronie Sephory. I on kosztuje 99 zł. Ale na Sephorze jest też dostępna mniejsza pojemność za 65 zł, więc duży plus za to, że dali po prostu największy format. Jest to po prostu największa wersja tego tuszu, 99 zł, także całkiem drogi. 20. Kryje w sobie... O, The Inky List. Jest to serum z niacynamidem, 30 ml. Do cery problematycznej też będzie fajny. Niacynamid dobrze generalnie działa. Pamiętajcie, że na niacynamid najlepiej zbudować tolerancję. Także poczytajcie sobie w internecie, jak to najlepiej zrobić. Jest to pełnowymiarowy produkt, który w Sephorze kosztuje 55 zł. Natomiast w internecie najtaniej znalazłam go za 31 zł i 92 grosze. 21, bardzo ciężkie. A jest tu... Znowu mamy tutaj dwa produkty, zobaczcie. I są to produkty do paznokci, więc myślę, że fajnie to rozegrali, że to nie było w dwóch osobnych właśnie okienkach. I mamy tutaj lakier w odcieniu 902 i do tego mamy top coat. Więc myślę, że fajnie to rozegrali, nakładacie kolor i na to top coat. A jak to wypada cenowo? Cenowo ten lakier w Sephorze kosztuje 25 zł, a ten top coat 45 zł, więc razem to okienko wynosi 70 zł. No myślę, że... fajnie to zrobili, że to jest po prostu w jednym okienku kolor, top coat, tak myślę, że może być. I zbliżamy się do końca, 22, oj, na to czekałam. Jest to Rare Beauty, jest to olejek, który był totalnie wyprzedany, odcień Happy. Jest to pełnowymiarowy produkt, mamy tutaj 3 ml, wygląda w ten sposób, oj, jak ja się cieszę. I zobaczmy sobie ten kolor. Ale piękny. Taki delikatny, zgaszony różyk. Wow. No mega ładnie wygląda. Też da się rozetrzeć, żeby był delikatniejszy. No i jeżeli chodzi o ten olejek, to tak jak wspomniałam, to pełnowymiarowy produkt. I koszt to 105 zł. 23. Też ciężkie. Też ciężkie. I co? O, jak ja się cieszę. K18, też to używam. Do włosów zniszczonych, rozjaśnianych, genialny produkt, 15 ml. Więc jest to ta pośrednia wielkość, bo też jest taka na raz, ona ma tam chyba z 5 ml, więc to też jest duży plus, także bardzo, bardzo się cieszę. No naprawdę, K18 i numer 3 Olaplex do włosów zniszczonych, rozjaśnianych, farbowanych, to robi naprawdę robotę. To nakładamy na włosy po myciu, zostawiamy na kilka minut i potem już możemy normalnie suszyć, także tego się nie spłukuje. Jeżeli chodzi o ten produkt, no to jest dostępny na Sephorze w tej pojemności, kosztuje 135 zł, a w internecie najtaniej znalazłam go za 80 zł i 70 groszy. I ostatni kosmetyk, 24. I zobaczmy, co to jest, nie mogę na razie otworzyć. Okej, okay, ice.
Jest to paletka. Jest to paletka Make Up by Mario. Jest to też marka, o której jest głośno. O tych paletach, o tych cieniach, więc bardzo się cieszę, że będę mogła sobie właśnie tę paletę przetestować. Mamy tutaj takie cienie. I ten jest ładny właśnie na jesień. Już wam robię swatche. Mamy tutaj trzy błyski. A jeden macik. I powiem wam, że Tarte wydawały mi się bardziej te masełkowe, te błyski. Więc tutaj ten mat rzeczywiście jest fajny, ale te błyski nie zrobiły na mnie jakiegoś turbo wrażenia. Natomiast wydaje mi się, że bardzo taka przyjemna ta paletka. Ale tutaj ten cień, o! Dwa razy nabrałam chyba to samo. W każdym razie tutaj ten cień wygląda w ten sposób. Ten cień to jest jeden i ten sam chyba, tak. Po prostu dwa razy swatch zrobiłam. Ale ten też bardzo mi się podoba. Na jesień będzie idealny. W połączeniu z tym brązem, no genialny myślę, że będzie. I jeżeli chodzi o tę paletkę, no to ona była wypisana jako format podróżny na właśnie Sephorze. Natomiast normalnie jest do kupienia. 129 zł. To jest ta wersja quad bronzy. Bronzy glam nawet, o. Jest normalnie do kupienia. Więc chyba przez to, że tutaj mamy tylko 4 cienie, to jest nazwana jako podróżna. A tak wygląda pełna zawartość i słuchajcie tak, jeżeli chodzi o to, co obiecywali na Sephorze, to było, że wartość wynosi 2300 zł. Ale policzyłam to wszystko, z tych seforowskich cen wychodzi 2404 zł i 55 groszy, a z tych cen gdzieś tam, jak coś znalazłam taniej w internecie, to wychodzi 2047 zł i 52 grosze. A cena tego kalendarza to 675 zł. Moim zdaniem genialnie się opłaca i jeżeli chodzi o to, to tak, tutaj są kosmetyki pełnowymiarowe. Tutaj są kosmetyki, które są niby miniaturami, ale da się je normalnie kupić. A tak naprawdę to są tylko 4 kosmetyki, które są w formatach mniejszych i których kupić nie można. Także ja bym nawet powiedziała, że to wszystko jest pełnowymiarowe, bo to jest do kupienia. Normalnie do kupienia w takich opakowaniach, a tylko tego nie można kupić osobno. Więc w sumie maskę też można, ale zaliczę, że nie można. Więc no uważam, że świetnie tutaj Sephora wypada. Niektórzy pisali, że UK wypada lepiej. Szczerze, w tym roku bardziej mi się podoba polska wersja. Więc ja jestem turbo zadowolona. To jest chyba mój dream kalendarz w tym roku. Lepszego chyba nie będzie. Dajcie znać, co wy myślicie. Wiadomo, każdy gdzieś tam ma swoje preferencje. Natomiast ta zawartość idealnie tutaj do mnie trafia. I mam dla was mini rozdanko z tych produktów, które nie otwierałam, których nie będę testować. No to te 3 produkty do pielęgnacji tym razem, bo zazwyczaj daję wam kolorówkę, to tym razem pielęgnacja. Więc mam 3 produkty dla was. Peeling, serum z niacynamidem, no i ten peeling od Rituals. Macie zasady w opisie, więc tam was zapraszam. A na dziś to już wszystko. Dziękuję wam bardzo za oglądanie i widzimy się już jutro z kolejnym kalendarzem.